Scena lalkowa imienia Jana Wilkowskiego w Kwidzynie zaprasza na słuchowisko Tymona Sępioła inspirowane teatrem wyobraźni Tak czasem bywa. Temperówka zaczęła mnie mocno ostrzyć. Poczułam ostry ból. Temperówka zaczęła mnie rozdzierać ze skóry. A potem poczułam ulgę. Temperówka podreptała do śmietnika. Wyrzuciła swoją zawartość i zabrała się do ciągłego ostrzenia moich kolegów. I kiedy trafili do piórnika, zamknął się. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w tornistrze, ale tornister się nie odezwał. Powiedziałem do nożyczek, czemu jest tak ciemno? A nożyczki mi odpowiedziały, jesteśmy w tornistrze. I zasnęły. Ale jutro znajdziemy się w szkole, powiedział tornister. A po szkole pewnie mnie użyje, albo mnie zużyje, powiedziały nożyczki. Ciebie nie da się zużyć, powiedziała kredka. A gdzie długopis? Powiedziała linijka. Piórnik zaczął się otwierać. I stało się bardzo jasno. Ale czemu? Ołówek powiedział, ale ja nie wiem. I wstał. Kredki za to zaczęły bardzo, bardzo, bardzo lamentować. No, jest za jasno, obudziło mnie ze snu, nie, powiedziała zielona. A czerwona? Jestem tu, ale jestem bardzo malutka. Gumka, nie mogę wstać. Po szkole jestem bardzo zmęczony. No, ja też. Ale słuchajcie, nie możecie tracić nadziei. Zaraz idziemy do kolegów naszego właściciela. Nie my, ale on i tylko on. Ej, nie wierć się tak. Bo zaraz zamknie auć! Ej, wy! Powiedział piórnik. Zaraz mnie zawalicie! Nie możecie po prostu przestać się wiercić! Nie, nie możemy. A bo co? Ale... Zaraz! Czemu to tak długo trwa? Ej, tam... Zaraz będziemy zamknięci i włożeni do tornistra. Ło, ha, ha. Zostaniecie włożeni do mnie? Nie. Tak, tornistrze. Zaraz będziemy włożeni do ciebie, powiedziała ciemnozielona. Różowa odrzekła. Nie, to nieprawda, nie będziemy w tobie. Ale przecież tornister to powinien być nasz przyjaciel. Ale nie jest, powiedziała czarna do niebieskiej. Ej, ty, żółta, popchnij tą pomarańczową. Okej, ja! Uhu, jestem uwolniona! O, już wyszłam z piórnika. A ty, zielona, popchnij żółtą. Okej, jest okej. Zaraz będzie nieźle. Ale gdzie tornister? Nie wiem. Zaraz. Jesteśmy zamknięci. Piórnik zaraz się zapnie. Musimy jakoś wyjść. Już się zapina. Zero nadziei. To niemożliwe. Nie można tracić nadziei. To jest bardzo niedobre. Nie chcę tracić nadziei. To jest niefajne.
ale już musicie. Zaraz będziecie do mnie schowani. O nie, tornister zaraz nas połknie. Już was połknąłem. O, wyszliśmy z tornistra, ale fajnie. Teraz musimy jakoś wyjść z piórnika. Piórnik, otworzysz się? Nie. Czemu? Bo to moje zadanie się zamykać. Ale przecież możesz też się otwierać. Nie. Tylko kiedy ktoś mnie otwiera, to mogę. No to co? Ale musisz. Nie, nie muszę. Mogę. I nie chcę. Ale... Piórniku, proszę. Dobra, dobra. Jej! Jesteśmy! Czerwona! Tak? Dosięgasz czarnej? Nie, ale ona za to mnie dosięga. Ej, kolorowa! Tak? Strasznie się wiercicie, przestańcie! Powiedziała do żółtej. Ale to czerwona się tak wierci. Nie, to ty, niebieska. Nie, to szara. Wcale, że nie, bo to brązowa. Ale nie, bo to zielona. Nie, to ta kolorowa. Ej, no wiesz co? Przestańcie się kłócić. Lepiej mi pomóżcie, powiedziała Gumka. Ale ja ci tylko mogę pomóc. Powiedział Klej. Zaraz. Musimy coś wymyślić. Nie, zero nadziei. Dobra, zamykam się. I zapinam. Okej, dobra. Rzeczywiście zero nadziei. Tornister połknął nas razem z piórnikiem i beknął głośno. Ale zaraz, co się dzieje? Wielki brzuch tornistra zamknął się i zapiął. Ale zaraz, gdzie my jesteśmy? Po pierwszym dniu w szkole jesteśmy tacy zmęczeni. Przestańcie się tak wiercić. Przestańcie, bo zaraz mnie usłyszycie, powiedział piórnik. Ale zaraz. Słuchajcie, piórnik musi się otworzyć. Tak nie wyjdziemy z tornistra. Ale jak to możliwe? To niemożliwe. To jest nasz tornister, otwórz się. Piórnik, otwórz się. Zaraz. O, hej, nowe kuleczki. Co wy tu robicie? Nic. Ej. Klej, nie wiecz się tak. Czemu ryczysz, Gumka? Gumka, co się stało? Kiedy ten nasz właściciel mnie wygiął, to wtedy się połamałam. Mój piękny kształt. Ojeju. Nie rycz już. Ale Klej. No nie mów, że... O, długopis. Znalazłeś się. Już się wyszedłem. Hejo. O nie, to temperówka. Zaraz nas naostrzy, a to nie jest miłe uczucie. Masz temperówko. Dobra, już wyturlam się, bo tu nie mam niczego szukać. Próbuję was uwolnić, kredki.
Niebieska, tak? Nie wierć się tak. Nie, to ty pomarańczowa, nie, to ty, to ty. Nie, to ty, ty. Ty się tak wiercisz. Słuchajcie, nie wiercie się, powiedziała żółta. Ej, to ja tu jestem szefem i ja wystawiam warunki, powiedziała ciemna zielona. Ale tej, ja jestem twoim bratem. Nie, ale czemu, proszę. Ech, ołówek, pach, pach, uwolnię was, pach, 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 pach. Kuleczki, potulacie się gdzieś dalej? Okej, ale nie możemy wyjść z piórnika. Czekajcie. I pam, pam, pam. Jubi, wystartowałam. Yes! Ciach, 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 ciach. Szamasz, 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 szamasz. Au, au, au. O, dzięki, że tak mnie traktujesz, ale to trochę niemiłe z twojej strony. Nie, to miłe, to miłe. Po prostu ja chcę was wyciągnąć. Nie, nie. Nie chcesz nas wyciągnąć. Ale. To niemożliwe. No, słuchajcie, to jest już przesada. Pomóż mi klej. Pomóc nie nazywa się skakanie po kimś. To nazywa się pomoc. Pomoc, pomoc, pomóż mi. No dobra, jakoś tam spróbuję. Dobra. Okej, już dobrze. Słuchajcie, to jest bardzo niefajne. To musi być bardzo, bardzo... Wracam tu, no i was ostrzę. Ołówek, ty się nadajesz do naostrzenia, wiesz? Nie, nie, to boli! Ała! Wiem, co czujesz. Jakby cię ktoś rozdzierał ze skóry. No, bardzo. Ała, ten perówko, przestań zjadać mnie. No i już. Po krzyku. Ołówek, przestań. Proszę cię. No słuchaj, to już przesada. Czy za tydzień dowiemy się, kim był stary?